Bieszczady to góry o niezwykłej przyrodzie i historii. To jedyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich z krajobrazami, których nie zobaczymy nigdzie indziej w kraju i wyjątkowym bogactwem świata roślin i zwierząt. Aby chronić te skarby po długich staraniach, pół wieku temu utworzono Bieszczadzki Park Narodowy. Pierwsze prace i raporty o bogactwie przyrodniczym Bieszczadów Zachodnich powstały pod koniec XIX wieku. Pionierami badań byli Bolesław Kotula, pracujący jako nauczyciel we Lwowie i Przemyślu, oraz Eustachy Wołoszczak, profesor Politechniki Lwowskiej. Jednak aż do połowy XX wieku zainteresowanie badaniami przyrodniczymi na tym terenie było niewielkie. Ten teren nie był interesujący z punktu widzenia przyrodniczego ani turystycznego, ponieważ kawałek dalej były znacznie wyższe góry, znacznie bardziej, tak powiem, krajobrazowo ciekawe, no i bogatsze, jeżeli chodzi o roślinność. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale przed II wojną światową Bieszczady były gęsto zaludnione i zagospodarowane. Na połoninach pasły się stada bydła, w sposób rabunkowy wycinano lasy, a drewno zwożono kolejkami. Druga wojna światowa, walki z ukraińską powstańczą armią i wysiedlenia spowodowały, że wsie zostały zniszczone, a Bieszczady całkowicie opustoszały. Doszło do procesu wtórnej sukcesji, przyroda zajęła tereny dawnych osad, pól i pastwisk. W Bieszczadzkim Parku Narodowym w zasadzie nieomalże od początku jego powstania zajmowałem się badaniami sukcesji roślinności na dawnych terenach zasiedlonych przez ludność bojkowską i łemkowską. Sukcesja ta bardzo intensywnie się rozwinęła po wysiedleniu tych terenów, po zniszczeniu wsi, spaleniu. I to są bardzo ciekawe badania, długoterminowe, bardzo interesujące z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ na taką skalę sukcesja roślinności, ta spontaniczna, powrót dawnej Puszczy Karpackiej na tereny zajęte przez człowieka, poza Bieszczadami w Europie Środkowej praktycznie nie są spotykane. Bieszczady mimo tego zagospodarowania nie były zupełnie pozbawione enklaw, gdzie zachowały się zarówno fragmenty pralasów, jak też roślinność wysokogórska, a w tej szacie roślinnej oczywiście gatunki zwierząt, grzybów. I to bogactwo jakby eksploduje, ono wylewa się na te otwarte przestrzenie, gdzie już presja człowieka po wysiedleniach w 1946-47 zostaje zlikwidowana i przyroda wykorzystuje tą swoją jedyną w swoim rodzaju szansę. W pierwszych dziesięcioleciach powojennych niewiele myślano o ochronie skarbów fauny i flory. Przede wszystkim zajmowano się zasiedlaniem Bieszczadów. Trzeba było wybudować drogi, założyć osiedla, doprowadzić elektryczność. Pierwszy okres to było zagospodarowanie Bieszczadów. Właściwie ochrona to ochroniła, to sama przyroda się chroniła, bo nikogo nie było. Więc ta garstka turystów, która się przemykała tam gdzieś drogami właściwie, bo nawet i szlaków turystycznych nie było, tak szkody żadnej nie mogła wykonać. Leśnicy wybudowali domy, ale nie było mieszkańców. Po prostu nie było chętnych, żeby tam ktokolwiek chciał mieszkać w takich warunkach trudnych, daleko od ludzi, od szkoły i tak dalej. Dopiero z biegiem czasu to się wszystko unormowało. Rozpoczęto wielkie zalesienia obszarów po dawnych wsiach, polach i pastwiskach. W latach 50. i 60. sadzono gatunki szybko rosnące, a więc sosny, modrzewie i świerki. Dawne zalesienia do dziś są widoczne. Doszło też do ekspansji olchy szarej, która szybko zarastała tereny otwarte. Kiedy na początku lat 50. rozpoczęło się zagospodarowywanie Bieszczadów, pojawiły się też koncepcje ochrony przyrody. Po tym, jak najwyższe i najciekawsze pasma Karpat Wschodnich znalazły się poza granicami Polski, Bieszczady szybko stały się obiektem zainteresowania naukowców i obszarem atrakcyjnym turystycznie. Dzięki badaniom okazało się, że ta namiastka jest niezwykle cenna przyrodniczo. Nie traktowałbym tego jako namiastki, tylko jako takiej końcówki
Tu się dzieją różne procesy dziwne, właśnie spotykania się gatunków różnych, i wschodnich, i zachodnich, wobec czego dzieją się rzeczy, które dalej na wschodzie z kolei zanikają. Więc ranga tego fragmentu gór jest tym większa, że jest to styk różnych typów roślinności. Pierwszą propozycję utworzenia Parku Narodowego w Bieszczadach w 1953 roku wysunął Władysław Krygowski, działacz PTTK, propagator polskiej turystyki górskiej. 3 lata później na łamach pisma Wierchy swój projekt ogłosił Władysław Grodziński, przyrodnik, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tej propozycji park miał objąć najwyższe partie Bieszczadów, a więc Tarnicę, Krzemień, Halicz, Bukowe Berdo i inne szczyty wraz z otaczającymi je lasami o powierzchni niemal 8000 hektarów. On wychwytuje bardzo osobliwą strukturę piętrowości roślinności w Bieszczadach. Porównuje te piętra roślinne na takim schemacie, który później we wszystkich publikacjach jest powtarzany. Podkreśla, że granica lasu tu w tych górach to jest granica w strefie buka. Krzywulcowe buki tą granicę kształtują. Pozostałość po dawnych wsiach, opustoszałe tereny nazywa krainą dolin. Też terminologia, która później jest u wszystkich: Zarzyckiego, Głowacińskiego, Michalika. Kolejną koncepcję w 1957 zgłosił Stanisław Lisowski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Postulował on utworzenie Parku Narodowego składającego się z 2 odrębnych części – Połoninowej oraz Lasów Pierwotnych. Proponuje włączenie cennych lasów bukowych w Dolinie Górnej Solinki. Połączenie tych 2 koncepcji, Lisowskiego i Grodzińskiego, właściwie wystarczyłoby, żeby stworzyć z prawdziwego zdarzenia Bieszczadzki Park Narodowy. W kolejnych latach pojawiały się pomysły będące modyfikacjami koncepcji Grodzińskiego i Lisowskiego. O tym, jak ważne jest utworzenie Parku Narodowego w Bieszczadach, pisał w 1967 roku profesor Władysław Szafer. Słynny przyrodnik stwierdził, że co do znaczenia, w Polsce mogą się z nim równać jedynie Białowieski Park Narodowy i Tatrzański Park Narodowy. Wreszcie w roku 1971 rozpoczęły się przygotowania do utworzenia parku. W strukturze Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiło się stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacji Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Funkcję tę objął Zbigniew Tym, który później został pierwszym dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W planie urządzeniowym Nadleśnictwa Stuposiany wydzielono obszar leśny projektowanego parku. Bieszczadzki Park Narodowy oficjalnie utworzono 4 sierpnia 1973 roku. Ochroną objęto najwyższe szczyty, m.in. Tarnicę, Krzemień i Halicz oraz pasmo Połoniny Caryńskiej, łącznie około 5500 hektarów. Siedzibą parku była leśniczówka w Pszczelinach. Trzeba było, powiedzmy, tutaj kształtować sprawę ochrony przyrody. W każdym razie dla ludzi z Bieszczad była dość taka odległa i właściwie musieliśmy sobie jakoś z tym poradzić, z tą opinią, żeby ludzi przekonać, że powstaje Park Narodowy, powstaje coś, co będzie chronione. Poza granicami parku znalazły się Połonina Betlińska oraz Wielka i Mała Rawka. Nie włączono też typowego pasma lesistego z ostojami fauny puszczańskiej oraz krainy dolin. W momencie utworzenia Parku Narodowego Bieszczadzkiego w 1973 roku na samym początku miał pewien grzech pierworodny, to znaczy był rozdzielony na 2 części. I te części, jedna część obejmowała przynajmniej Połoninę i otaczające lasy, ale druga część, ta z Połoniną Caryńską, obejmowała tylko Połoninę i była w pewien sposób wyrwana z kontekstu. Nie wiadomo było, jakie jest przejście pomiędzy lasem a Połoniną. No i druga rzecz, jeżeli ten park miał chronić jakieś zwierzęta duże ssaki, wobec czego tutaj taki park nie spełnia żadnych warunków, bo jedna wataha wilków potrzebuje mniej więcej takiego obszaru, jak wówczas był cały Park Narodowy. Właściwie piętro Połonin było bardzo dobrze reprezentowane.
Piętro lasów bukowych znacznie skromniej, kraina dolin zupełnie, więc ten obszar po dawnych wsiach tutaj niejako był wyłączony, gdyż był przeznaczony na inne cele. Projekt poszerzenia parku powstał już w 1975 roku pod kierunkiem Stefana Michalika. Postulowano powiększenie powierzchni do niemal 30 tysięcy hektarów. Pomysł poparty badaniami naukowymi nie doczekał się wprowadzenia w życie. Nadzieje na realizację blokowanych do tej pory projektów przyrodniczych pojawiły się po roku 1981. Przedstawiona wówczas kompromisowa koncepcja zakładała powiększenie parku do około 20 600 hektarów. Niestety stan wojenny przerwał proces decyzyjny. Warto sobie uświadomić, że starania o utworzenie tego pierwszego malutkiego parku to był okres 20 lat od momentu, gdy Władysław Krygowski wysunął pomysł Parku Narodowego w Bieszczadach w 1953 roku do 1973 roku upłynęło 20 lat. I walka z kolei o powiększenie będzie trwała kolejnych lat 18. W tym czasie rzecz jasna eksploatacja ekosystemów trwa. W czasie, kiedy Park Narodowy już istniał, pojawiło się wiele dziwnych i często bardzo szkodliwych dla przyrody i ochrony dziedzictwa kulturowego koncepcji zagospodarowania i rozwoju Bieszczadów. W roku 1975 sąsiadująca z parkiem Dolina Górnego Sanu została przejęta przez Urząd Rady Ministrów. Utworzono w niej filię Myśliwskiego Ośrodka Rządowego w Arłamowie. Odbywały się tam wielkie łowy na jelenie, żubry, wilki, rysie, a nawet niedźwiedzie. Zarządzający ośrodkiem niczym udzielny książę, pułkownik Kazimierz Doskoczyński, planował rozszerzyć swoje włości i łakomym okiem spoglądał na tereny Parku Narodowego. Poszedłem tam, to było na granicy połonin i lasów. I tak sobie idę, już taki zmęczony, nic nie widzę, żadnych śladów. Nagle patrzę, taki jakiś pagórek jest, okazuje się, że tam jest, odkopuję to, patrz, widzę, że tam jest tusza jelenia byka, a głowy nie ma odcięta, a to jest przykryte, żeby nikt nie widział. Przy okazji znajduję jakieś sznurówki zielone, no więc okazuje się, że to jest ewidentna, powiedzmy, sprawa ludzi pułkownika Doskoczyńskiego. Zgłaszam to na policję, zgłaszam do ministerstwa, że jest taka sprawa, że jest kłusowanie na terenie parku, więc oczywiście w pewnym momencie milicja musiała, niestety bardzo krzywym okiem na mnie patrzono, ale ten meldunek musieli przyjąć, bo to chodziło o to, że to wiadomo, kto mógł polować. Pułkownik Doskoczyński zaprosił dyrektora Tyma na spotkanie do domku Myśliwskiego w Mucznem. Rozmawialiśmy właśnie, w pewnym momencie pan pułkownik powiedział do mnie w ten sposób: panie inżynierze, z tym jeleniem to nieprawda, to nie my. Ale niech pan przyjmie do wiadomości, że wie pan, tak, flora do pana należy, a fauna do mnie. Nie bardzo się z tym zgadzałem, ale jak tutaj przyjeżdżał pan Jaroszewicz, nie mogłem wojować. Zresztą potem dostałem dyrektywy z ministerstwa, że mam, powiedzmy, jeśli chodzi o faunę, rzeczywiście, powiedzmy, się tak za bardzo nie interesować. W Bieszczadach zaczęły powstawać państwowe gospodarstwa rolne. Wyjątkowo słabe wyniki ekonomiczne nie były przestrogą. Budowano kolejne fermy, między innymi w Wysokich Bieszczadach, w Wołosatem i Wetlinie. Po likwidacji ośrodka rządowego w 1982 roku gigantyczny kombinat rolny Iglopolu powstał w Tarnawie Niżnej. Zlekceważono ostrzeżenia fachowców, że te obszary nie nadają się do hodowli tysięcy sztuk bydła. Nie liczono się także z ochroną przyrody. Dolina została zrekultywowana przy użyciu materiałów wybuchowych. Do podobnego kataklizmu doszło w Dolinie Wołosatego. Spychaczami równali, powiedzmy, teren. Obojętne, czy to był cmentarz, czy jakieś tam wieś, jakieś stare fundamenty, tylko zostały. No równali totalnie wszystko po prostu. Drzewa wysadzali. Ścinali, ale jak się nie dało, to nawet wysadzali i po prostu potem orali to, siali trawę, budowali betonowe
takie drogi, które do dzisiaj istnieją. Kolejną koncepcją, która na szczęście nie doczekała się realizacji, był kolorowy zawrót głowy. W latach 80. w cyklu programów telewizyjnych redaktor Janusz Zielonacki proponował stworzenie wielkiej stacji narciarskiej w rejonie Wołosatego i budowę kilku wyciągów. Przecież to było niesamowite zagrożenie, jeśli chodzi o czystość wód, o zaśmiecanie w ogóle, powiedzmy, na pewno przyroda tu by poniosła niepowetowane straty. Tysiące listów otrzymywaliśmy, jeśli chodzi o wsparcie z całej Polski, z całego kraju. Pomimo przeszkód przyrodnicy cały czas starali się o poszerzenie parku. W oparciu o badania naukowe postulowano, że Park Narodowy powinien zajmować duży obszar, bo tylko wtedy będzie mógł spełniać swoje zadania. Do poszerzenia granic parku doszło w 1989 roku. Nie skorzystano z projektu opracowanego ponad 20 lat wcześniej przez Stefana Michalika. Powstał rozczłonkowany park o powierzchni 15 710 hektarów o bardzo niekorzystnej proporcji pomiędzy długością granicy a powierzchnią. Poza granicami znalazły się ważne z punktu widzenia ochrony przyrody ostoje zwierzyny. W 1991 roku powrócono do koncepcji proponowanej przez środowiska przyrodnicze. Bieszczadzki Park Narodowy został powiększony do 27 tysięcy hektarów. W jego granicach znalazły się m.in. cenne tereny leśne na zboczach Połoniny Wetlińskiej i w Dolinie Tworlczyka. Park miał wreszcie dużą i zwartą powierzchnię, dzięki czemu mógł w podstawowy sposób chronić wschodniokarpacką przyrodę. W 1992 roku rozpoczęto pracę nad stworzeniem planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Powstało gigantyczne opracowanie, dokumenty pokazujące rozmieszczenie zasobów przyrodniczych, pokazujące dynamikę pewnych procesów. To wszystko dzisiaj park posiada w swoich archiwach. Powstało też wiele niezwykłych prac naukowych. Wydawaliśmy roczniki bieszczadzkie, wydaliśmy 13-tomową monografię. W tym całym przedsięwzięciu uczestniczyło około 100 uczonych. W roku 1996 doszło do kolejnego powiększenia parku o obszary dawnych wsi Beniowa i Bukowiec w Dolinie Górnego Sanu, a także tereny dawnej osady Caryńskie. Ustanowiono również otulinę parku. W 1999 roku park poszerzono o kolejne tereny tzw. Bieszczadzkiego Worka, dawne wsie Dźwiniacz Górny, Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyżna i Sokoliki. W granicach parku znalazły się m.in. cenne torfowiska, ale też zdewastowane obiekty kombinatu rolnego. Dzisiaj Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje powierzchnię 29 tysięcy hektarów. Jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w kraju i największym górskim obszarem tego typu w Polsce. Aż 70% powierzchni objęto ochroną ścisłą. Równolegle ze staraniami o utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przyrodnicy proponowali powołanie Międzynarodowego Rezerwatu na pograniczu Polski, Czechosłowacji i Ukrainy. Pierwsze projekty przedstawiono w połowie lat 60. XX wieku. Do utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie doszło w roku 1992. Początkowo park obejmował tereny na pograniczu polsko-słowackim, a od 1998 roku także po stronie ukraińskiej. Bieszczadzki Park Narodowy jest pewnego rodzaju centrum, ponieważ to najwyższe pasma. Natomiast otoczony jest jeszcze dwoma parkami narodowymi, ukraińskim, użańskim i parkiem Połoniny ze strony słowackiej. I w dodatku jeszcze ma taką ochronę ze strony parków krajobrazowych, polskich i ukraińskich. Różnica jest w tym, że wasz park bieszczadzki jest mało zaludniony. No, tam dużo było deportowano ludzi i nam bardzo przyjemnie, że teraz dyrekcja parku chroni nie tylko przyrodę, ale i chroni te kulturne dziedzictwo tego kraju. Nasz park użański jest wiele zaludniony
i wpływ albo wpływ na przyrodę jest większy niż w waszym parku. Ale struktura parku i koncepcja parku jest stejna, jest równa. Bieszczadzki Park Narodowy jako jeden z najważniejszych terenów chronionych na kontynencie w 1998 roku otrzymał dyplom Rady Europy. Bieszczadzki Park Narodowy otrzymał dyplom ze względu na to, że spełnił wymagane kryteria, a jego zasoby mają znaczenie ponadnarodowe oraz dlatego, że ochrona tych zasobów przebiega w sposób właściwy. Od samego początku starań o ochronę przyrody w Bieszczadach szczególną uwagę zwracano na lasy bukowe. W 2021 roku bukowe drzewostany z terenu Bieszczadzkiego Parku Narodowego zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. To są lasy, które społeczność naukowa uznaje za lasy o charakterze pierwotnym. To znaczy, nigdy tam nie była prowadzona gospodarka leśna. One były w dużej odległości od osadnictwa, od siedzib ludzkich, były też niedostępne. Na tym terenie, zanim jeszcze powstał Park Narodowy, funkcjonowały rezerwaty przyrody. Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z najliczniej odwiedzanych parków w Polsce. Wybierając się na wyprawę na tereny chronione, musimy jednak zdać sobie sprawę, że wchodzimy do ostoi dzikiej przyrody. No oczywiście przy takim natężeniu ruchu turystycznego, czyli około 500 000 wejść na teren parku rocznie, a więc naprawdę znacząca liczba, pojawiają się problemy. Problemy wynikające z tego, że jeśli jest duża grupa turystów, to dochodzi do jakichś zmian na szlakach turystycznych, rozdeptywanie, więc to są takie drobne problemy, ale drobne po zsumowaniu w skali parku stają się dużymi problemami. Pracownicy Parku Narodowego starają się umożliwić turystom wejście do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Wysokich Bieszczadach, jednocześnie w jak największym stopniu chroniąc stanowiska cennych roślin, ostoje zwierzyny i estetykę krajobrazu. Udało się wyremontować i praktycznie zbudować na nowo schronisko na Połoninie Wetlińskiej, które jest naprawdę wzorcowym obiektem. W stosunku do tego, co było wcześniej, to jest coś, czym można się chwalić. Ale oprócz tego na co dzień turyści mają kontakt z taką drobną infrastrukturą, która od przynajmniej kilku lat w parku funkcjonuje, a więc schrony, wiaty i tak dalej. Więc to wszystko jest tutaj bardzo dobrze przygotowane. W połączeniu z tą częścią dydaktyczną, czyli ścieżki przyrodnicze, to robi dobre wrażenie i jednocześnie rzeczywiście ma duże znaczenie takie praktyczne dla turystów. Tych integralnych odcinków, które zwiemy ścieżkami przyrodniczymi lub ścieżkami przyrodniczo-historycznymi, bo historię też poruszamy na terenie parku, jest 14, z czego dwie ścieżki przyrodnicze przechodzą na teren słowacki do naszego bliskiego sąsiada, do Parku Narodowego Połoniny. Odbywamy często zajęcia edukacyjne dla grup, które przyjeżdżają do parku i mieszkają w naszych dwóch stacjach edukacyjnych. Stacji w Suchych Rzekach, która została otwarta w roku 2019 i stacji Wołosatem, która została utworzona w roku 2016. Będąc w Wołosatem, warto odwiedzić zachowawczą hodowlę konia huculskiego. Huculy były rasą zagrożoną i w roku 1993 ówczesny dyrektor Wojomir Wojciechowski podjął decyzję o założeniu takiej właśnie hodowli konia huculskiego w Wołosatym. Przejęliśmy trochę wcześniej budynki po byłym iglopolu i na bazie tych budynków była to dobra podstawa do utworzenia, do założenia takiej stadniny. I konie w tym przypadku też spełniają tą bardzo istotną rolę utrzymania ekosystemów łąkowo-pastwiskowych. Przed wyprawą na Połoniny lub w głąb Karpackiej Puszczy warto odwiedzić Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Muzeum przeszło modernizację i w sposób interesujący i dostosowany do dzisiejszych wymagań przedstawia najważniejsze informacje o wschodniokarpackiej przyrodzie i historii tego terenu.
W muzeum możemy zobaczyć, jak wyglądały bieszczadzkie wsie i dowiedzieć się, czym zajmowali się dawni mieszkańcy tych terenów. Niestety, wędrując szlakami, znajdziemy niewiele śladów historii. Zachowały się nieliczne cmentarze, krzyże przydrożne, cerkwiska czy też piwnice i podmurówki domów. Pracownicy parku starają się wskazać i udostępnić je zwiedzającym. Burzliwa historia miała wielki wpływ na dzisiejszy stan środowiska naturalnego w Bieszczadach. Procesy przyrodnicze, do jakich doszło tutaj w drugiej połowie XX wieku, sprawiły, że ten jedyny skrawek Karpat Wschodnich w Polsce to fenomen przyrodniczo-historyczno-kulturowy w skali europejskiej. Wyjątkowość parku to nie jest przesada, to nie jest taki chwyt marketingowy, który ma ściągnąć turystów. No, począwszy od tego, że to jest jedyny fragment Karpat Wschodnich, który znalazł się w granicach Polski. Do tego dochodzi fakt, że znaczna część obszaru parku ma cechy naturalności. Mamy tutaj właściwie wszystkie duże gatunki ssaków i właściwie wszystkie duże ptaki drapieżne. Tu oczywiście mam na myśli nie tylko sam park, ale Bieszczady jako takie, czyli obszar trochę większy niż obszar parku. A więc wartość przyrodnicza, wartość naukowa jest naprawdę ogromna i to jest ten kawałek Polski, który powinniśmy naprawdę chronić i priorytetem powinna być tutaj ochrona przyrody. To jest numer jeden.